Podczas konferencji prasowej powiedział pan, że Bochnia potrzebuje nowego obiektu sportowego, gdzie bochnianie jako mieszkańcy, jako sportowcy mogliby podnosić swoje umiejętności. Jesteśmy w Chodenicach, gdzie chcieliby państwo, aby taki obiekt powstał. Zresztą nie tylko państwo, bo też o tym obiekcie mówi się już od dawna. Co miałoby wchodzić w skład tego obiektu sportowego? Panie redaktorze, koncepcje są trzy tego całego obiektu wypoczynkowego. W ramach tych przedstawionych koncepcji, które zostały przygotowane z funduszy miejskich, jest również powstanie boiska zasadniczego, czyli takiego boiska, na którym byłyby rozgrywane rozgrywki piłkarskie, czyli pełnowymiarowy stadion sportowy, na którym by Bocheński Klub Sportowy lub inne kluby mogłyby rozgrywać te rozgrywki. Kolejną kwestią są również boiska treningowe, które wokół by powstawały, które byłyby takim miejscem dla treningu dla zarówno dzieci, za młodzieży, jak i tych również zaawansowanych w grze i w treningach piłkarzy BKS-u. Oczywiście wybór koncepcji wszystko zależy od tego, jakie będziemy mieć tutaj warunki budowy tych obiektów. Dzisiaj ciężko jest przesądzić, w którym miejscu by te obiekty powstały. W każdym razie chcielibyśmy rozwiązać kompleksowo tą kwestię, aby było to miejsce zarówno do rozgrywek piłkarskich, jak i do takiego czynnego treningu, żeby ten trening można było robić o każdej porze roku, czyli zarówno w okresie lata, jesieni, zimy, czy też wiosny. Wiemy, jakie są warunki w zimie, wiemy, jakie są warunki na wiosnę, czy na jesień. Ta murawa jest rozmuchnięta, więc tutaj bez sztucznej nawierzchni nie ma szans, żeby takie treningi można było prowadzić. Ale powstanie pełnowymiarowego naturalnego boiska i pełnowymiarowego boiska sztucznego, a także trybun, bo stadion bez trybun to jednak nie jest stadion, to wymaga poświęcenia temu dużego miejsca, gdzie tutaj poza tym boiskiem w Chodenicach, które jest nieopodal, no tak naprawdę wymagałoby wejścia chyba w ogródki działkowe. To znaczy ja powiem tak, proszę dać czas projektantom na przemyślenia i na projektowania pewnych rzeczy. Ten teren to nie jest tylko to, co jest za naszymi plecami. To jest również to, co jest za tymi ogródkami działkowymi. Te kwestie trzeba będzie rozwiązać. Nie mamy takiej sytuacji tutaj, w tym miejscu, że mamy gołe pole i możemy budować, co chcemy i jak chcemy. Tak? Musimy się dostosować do pewnych rzeczy, które tutaj są i funkcjonują. Tu jest wiele innych problemów, choćby gazociąg wysokoprężny, który nieopodal przebiega. Więc to wszystko trzeba będzie zaprojektować zgodnie nie tylko z pewną koncepcją i wizualizacjami, które zostały stworzone, ale również z warunkami technicznymi. Także tu jest bardzo duży temat taki do działania, więc to nie będzie zrobione na takiej zasadzie, że wydaje się, że to wszystko będzie odpalone z dnia na dzień. To będzie wymagało długiego procesu decyzyjnego, sprawdzenia. Takie są realia. No można obiecywać ludziom różne rzeczy, tylko jaki będzie tego efekt? Jeżeli chcemy rzetelnie podchodzić do pewnych rzeczy, to musimy mówić rzetelnie o pewnych sprawach. Każdy z nas doskonale wie, ktoś, kto budował kiedykolwiek dom, ile różnego typu problemów wychodzi w czasie projektowania domu. A to jest tylko dom, a to jest cały obiekt, który trzeba przede wszystkim zaprojektować jako całość, a realizować uważam w kolejnych etapach, bo wartość tego zadania będzie ogromna. Więc nie przypuszczam, żeby to się udało zrobić w ciągu 5 lat jako cały obiekt. Będziemy chcieli przede wszystkim rozpocząć od budowy tych obiektów sportowych, aby zapewnić bazę lokalową, bazę treningową dla naszych dzieci i młodzieży, żeby właśnie wychowywać nasze dzieci, naszą młodzież w duchu rywalizacji sportowej. A co z obiektem przy ulicy Parkowej?
Oczywiście to jest obiekt, który jest obiektem wpisanym niejako w obraz naszego miasta. Ten obiekt będzie dalej funkcjonował, on dalej musi spełniać swoje zadania. Natomiast ten obiekt no, niestety nie jest dostosowany do treningów, on jest dostosowany do rozgrywek, natomiast tam trenować nie ma jak. Z prostej przyczyny, no, gdybyśmy chcieli trenować teraz na wiosnę, no to cała murawa by została zniszczona. Dlatego zawodnicy BKS-u 3 razy w tygodniu, z tego co ja wiem, wyjeżdżają do sąsiednich miejscowości i tam trenują na sztucznej nawierzchni. Więc niestety, no, trzeba to powiedzieć, że sztuczna nawierzchnia jest tą nawierzchnią docelową, ponieważ na tej sztucznej nawierzchni można trenować zarówno w porze letniej, wiosennej, jak i zimowej czy jesiennej. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań.